Że co? Nie, że 5 miliardów dolarów wydaje na tą zawierubę na Ukrainę. Mhm. Stabilizować ci Amerykanie. Tak. Już przez ostatnie 10 lat. Mhm. To bardzo droga impreza była tak naprawdę. Rosjanie na Soczi, a Amerykanie na to. To nic, idiota. On wydał 50 miliardów dolarów na to Soczi. Ten Putin. Tak. Chce się pokazać, że po prostu jest sportsmenem. Typowy wariat, no. Ze złym rozeznaniem sytuacji. Teraz właśnie w Radiu Maryja śpiewa, że ludzie podli, ludzie marni, głośno śmieją, no, ludzie podli, ludzie marni, przynajmniej prawdę jakąś podają w Radiu Maryja, że to bezczelność. Polskę ustawi... godzinę podadzą trzecią w nocy przynajmniej. Ale posłuchaj, jakie to jest ciekawe, ustawili ci Amerykanie Polskę na linii frontu, a u nas w ogóle armii nie ma, nie wiem czy ty wiesz o tym, armia nie istnieje w ogóle. Jest zupełnie bezbronna. Tak. Kozik powiedział, żeby się bronili dwa dni. Jakby tutaj, nawet z Kaliningradu weszły wojska i z Białorusi. Dwa dni. No taka słaba jest armia. Nie jest w ogóle doinwestowana, nie ma nic. Kompletnie. Nawet wyszkolone żołnierze. No tak widzisz. Więc ta współpraca. No, Komorowski mówi, że nie ma Tuska, no a do czego ten Tusk tu potrzebny? Komorowski musi myśleć tym brzuchem grubym swoim, może coś wtedy będzie. No ale co on może myśleć, jak on przez ostatnie 5 lat nawet złamanego grosza w armii nie zainwestował, no zastanów się. To jest zupełnie całkowicie rozpierdolona armia. No, nawet sił samoobrony nie ma nic, kompletnie. Tylko są, wiesz, podobne nawet się do służby wartownicy ją nie nabrają. Do niczego, bo strzelają między sobą tych karabinów po pijaku. Przyjaźń polsko-radziecka niech żyje. Zawsze była przyjaźń polsko-radziecka, a teraz Polacy gdzie indziej szukają. No nie, oni u diabła teraz znaleźli przyjaźń. Przecież ten Paweł, Jan II Paweł to był diabeł normalny. Przecież on rozpoczął proces badania w tą czarną biurę. Tak. Bloku socjalistycznego, ten diabeł posłowny. No i proszę Ciebie, w tym parku Skaryszewskim ten pomnik był oblany farbą, że tu jest protest, że to nie ma żadnej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. A kiedy to było? O, już obliż. Oj, ile to? 2-3 lata temu oblani? 2 lata chyba temu. Tam są te kamery, to już kiedy te kamery są? Po co są te kamery? No bo oblali... Kiedyś już wcześniej, potem znowuż. I dlatego widzisz. Muszą szukać przyjaźni. Jest małe, za tą marionetką, w
w rękach CIA, która zaowocowała ten potwór z Gdańska i ten jego pedał, ten ksiądz Jankowski, co tam mało chłopców gwałcił, to teraz to zaczął III wojny światowej, bo on nie wiedział o to. I ten potwór, co to gazem handlował z tym, cyklonem jakimś. To chyba Sarin. Ten potwór z tego Watykanu. To. No to jaki potwór? To przecież no bo Pawełek. Nie chce dostarcza gaz w tym przewozowy. Do Oświęcimia. Cyklon B. O, to się nazywa cyklon B. Gazowy tak zwany. Gazowy. Od gazownictwa. Zgazowywania trupów. Taki potwór. Teraz będą musieli taki gazownie zrobić dla tych polskich trupów w czasie wojny, nie? Wtedy jak będą się te zwłoki rozpadały. Tylko jak oni to zrobią? Zgazować całą Warszawę. Bos, chyba trupów będzie, małych dzieci zabitych. Całe tysiące. Tutaj my możemy, wiesz, zginąć od łamków od tej ulicy. My tutaj. Bo tu szkło jest, wiesz, w oknach. Ojej. Źle jesteśmy ustawieni, bo gdybyśmy mieli okna od podwórka, to byśmy nie mieli odłamków od ulicy, rozumiesz? No. Teraz w Radzie Maria człowiek mówi, że nawet ledwie co koniec, emeryt, koniec z końcem wiąże, ledwie co na lekarstwo mu starczy. No tak, i tak się księdzu żali. No to może tutaj powiedzieć, jakie mu kulka w łeb niedługo w grodzie, bo to jego problemy rozwiąże III wojna światowa przecież. To by nam nie zdać sprawy, że te lekarstwa są już ostatnie w ogóle bierze. Nie no, to jest straszne wszystko. Okazuje się, że ci, co strzelali na tym Majdanie, wiesz skąd byli? Ci, co w plecy strzelali, z Gruzji wynajęci przez CIA. To byli, wiesz, ci, co tam 78 strzelali, wiesz, zarówno po stronie Birkutu, jak i stronie tego Majdanu. Czyli to byli prowokatorzy CIA z Gruzji wynajęci, snajperzy. Boże, jakie to straszne. No tak. Czyli jaka to prowokacja musiała być? Ile to lat oni? Tak. Nie, znaczy nie lat, ale może rok. Opracowywali każdy szczegół tej całej akcji. Tak. No i teraz, czekaj, jak to będzie? Nie no, ja ci powiem. W Krosy, tak jak powiedział ten, jak on się nazywa, ten Jasnowidz. Dnia na dzień ta Rosja zajmie całą Ukrainę, nawet wschodnią. Nie tak nagle, w noc. Tylko jakim sposobem, jakie oni mają wojsko? Przecież to jest olbrzymi kraj. Jak oni to zrobią? To jest problem. Bo to jest olbrzymi kraj, słuchaj, powierzchnia Ukrainy jest dwa razy większa niż Polski. Ma 600 tysięcy kilometrów kwadratowych. A my mamy wszystko 12 tysięcy. Nie wiem, jak oni to zrobią.
Do tego wyszły potrzeba, według Amerykanów, 700 tysięcy żołnierzy. I to jeszcze te wszystkie jednostki muszą być niesamowicie uzbrojone, żeby zająć całą Ukrainę. Nie wiem, jak oni to zrobią. Nie bardzo to widzę. A poza tym, ja ci powiem, o co chodzi. Dowiedziałem się, dlaczego oni nie wkroczyli. Powodem były awarie czołgów. Po prostu się okazało, że jakiś jest błąd konstrukcyjny w czołgach najnowszej generacji i te czołgi się palą. Po 20 kilometrach się samozapał następuje czołgów. Wyobraź sobie, jaki sabotaż widocznie żydowski nastąpił przy zakładach zbrojnych. Te, co produkowały silniki Nie, to jak to robić takie najnowszych czołgi? czołgów w Rosji. No. sabotaż tam był konstrukcyjny, to znaczy konstrukcyjny, może nie tylko konstrukcyjny. Jakiś Żyd musiał podłożyć jakieś złe elementy konstrukcyjne, które powodowały samozapłon czołgu, urządzenia nowego, fabrycznie nowego. To znaczy jedzie 50 km, się sam pali już, rozumiesz? Po 50 km przejechanej trasy. Samozapłon występuje. I to był powód tego, że oni przegrali tą batalię. Bo oni powinni wkroczyć na Ukrainę, wiesz kiedy? 2 tygodnie temu. I dlatego taka jest poważna sytuacja. Jest to gorsza niż była nawet 2 tygodnie temu. Czyli ich zabiła ich głupota, bo gdyby mieli kontrolę w zakładach zbrojeniowych, nie mieli zwierząt strażenia, to oni by nie mieli problemów technicznych, rozumiesz? Nawet z jazdą czołgu, a ponieważ u nich burdel, nie było kontroli, nie było surowej dyscypliny we wszystkich możliwych, jak to się mówi, szczeblach, no to właśnie przez brak dyscypliny, to wyznaczono taką sytuację. Oni byli gotowi do akcji, wiesz, to 2 tygodnie temu i wiesz, ile tam tyle już żołnierzy u nich stacjonowało przy granicy z Ukrainą? 100 tysięcy. I to był ostatni moment, te 2 tygodnie temu. O Jezu, co to będzie dalej? Teraz to jest ono, jak on ma czołgi, które są złome, no to są się nowe, bo to był nowy model czołgów. I to jest powód główny. O Jezu.
Harvey Mikkel, ze dwa lata temu był. Nie spuszczaj, bo dobra, teraz tam pójdę, proszę. Ten Mikkel dwa lata temu poraniony. Tak, tak, tak. No. I teraz wiadomo, kto się na niego rzucił, taki wywiadowca rosyjski, dlatego, że on nawoływał do bojówki, wiesz, na dworcu, na tym, na moście Poniatowskiego, rzucił tych Polaczków przeciw Rosjanom, tym kibicom. Nie spuszczaj wody, bo tam muszę kupę zrobić. Ale to straszne, żeby deszcz tak zaczął padać. No to idź. Jeszcze pewnie nie padło, ale mokro jest. Jakie to straszne, skoro ci się... Jak to w ogóle wstać w takiej sytuacji? W takiej skokości? To w ogóle niemożliwe jest. Abyśmy tę noc przeżyli, bo no, to ładowanie będzie... Tak. Kiedy ta wojna może wybuchnąć tak już tak nie wiem. O właśnie, moment, dobra. Ja zawsze w Królestwo Boże, wiesz. O matka. O, tu masz. Nagle nie ma papieru w toalecie, bo to jest... No właśnie. Ktoś pozjadał. Może ta cholera wzięła, ta greczynka? Nie. A po co jej tam zerwać? Ona ma dużą dupę. Ona ma dużą dupę. To ona jednorazowo jak użyje, to już nie ma. Ta Greczynka, bo Grecja to jest wielka, wielka dupa. Ona ukradła wszystkie rolki papieru toaletowego. Papieru to nie brakuje. Bezczelna słonica. Ty się boisz takiej kobiety, co? Nie, bo to jest jakaś cienna baba, taka ponuda, jakaś straszna. Taka jakaś taka, jak takiej wiochy, wiesz, zabitej dechami. Ale że to zobacz, ta chłopka, tak, że mężczyzna może się bać baby. I tak jest w tym. Wiejska baba taka w celu. Taka złośliwa małpa, jeszcze z ponurym takim niskim wzrokiem. Ale jak jest sytuacja koszmarna? Słuchaj, teraz się mówię, naprawdę, ja teraz już mówię serio. Zawsze jak była sytuacja, czy na Kubie, pamiętasz, co to wtedy wojna atomowa groziła? Mm-hmm. Czy gdziekolwiek, na przykład, czy to nawet jak była ta wojna z Izraelem, to zawsze była taka opcja, że oni się spotykali ze sobą, rozumiesz? Mm-hmm. W ostatnim momencie. A tu zauważ, jest już ostatni moment, oni nie chcą ze sobą na żaden temat rozmawiać, rozumiesz? Mm-hmm. Na żaden. I to jest ta różnica. Mm-hmm.
Dobra, to dobra.